Witajcie! Tak jak myślałem, temat masy Was bardzo zainteresował. W poprzednim nagraniu było dużo pytań, chcieliście więcej, więc oto jest kolejne nagranie o masie. W tym nagraniu odpowiadam na takie najczęstsze pytania, które zadajecie. Czy na masie robić cardio? Jeżeli tak, to jakie? Tutaj nie ma jednej prostej odpowiedzi, to zależy od tego typu budowy, który masz, czyli w wielkim skrócie, czy łatwo nabierasz tłuszcz, czy łatwo nabierasz masy, czy nie. Jeżeli łatwo nabierasz, waga Ci szybko w miarę idzie do góry i po prostu się zatłuszczasz, wtedy dodatkowe aeroby 2-3 razy w tygodniu albo interwały też można stosować, tylko nie za mocne, takie krótsze, jakieś szybkie interwały, jak najbardziej mogą być. Ale wtedy to musisz dobrać tak, no żeby ta masa dalej troszkę szła, a nie żebyś stał w miejscu. Więc okej, to jest spoko rozwiązanie. W drugą stronę, jeżeli jesteś takim, powiedzmy, tym typowym ektomorfikiem, jeżeli już tak wyróżniamy, czyli masz bardzo ciężko z nabraniem tej masy, to każda dodatkowa aktywność, którą robisz, dla Ciebie będzie dodatkowym obciążeniem, dodatkowe kalorie zużyjesz. Mam takiego znajomego, który jest bardzo szczupły, ma treningi siłowe i ma tam 4 treningi, powiedzmy, to jest ok, ale do tego chodzi na kickboxing, biega tam, gdzieś jest po prostu taki fit, to nazwijmy, ciągle, codziennie coś robi. No i dlatego mu to dużo wolniej po prostu idzie. Więc musisz sobie zdecydować, co dla Ciebie jest priorytetem. Czy masa i w tym przypadku po prostu na przykład odpuścić sobie te aktywności, nie robić aerobów, a w tym przypadku robić, ale też nie za dużo, żeby dalej był ten progres. Czy robić cheaty, czy oszukane posiłki, rozumiem, że tu chodzi o same jakieś na pizzę, kebaby zapewne. Ja Ci nie powiem na to pytanie, czy robić, bo to zależy od Ciebie, czy będziesz robił. Ja Ci powiem, jak to wygląda z perspektywy nabierania masy. Jeżeli należysz do tego typu osób, które właśnie łatwo nabierają tą masę i masz ustalony jakiś bilans dzienny, oszacujmy sobie, że powiedzmy, że Twoim zapotrzebowaniem tam, to jest oczywiście, tak jak mówię, uogólnienie, powinno być 3000 kalorii dzienne i wtedy Twoja waga stoi. No i Ty sobie jesz, powiedzmy, 3300-3500 kalorii dziennie i ta waga Ci idzie do góry. Masz to w jakiś sposób tam wyliczone. No jeżeli teraz robisz sobie takie cheaty dość częste, to zastanówmy się, co się robi z tym nadmiarem kalorii. Jeżeli i tak już masz nadmiar od tego, co potrzebujesz. Ten proces nabierania masy trwa. No i teraz, tak jak mówię, mamy pewien nadmiar. Jeżeli mamy jeszcze więcej, no to więcej mięśni nie zbudujesz, tak? To gdzie to może pójść? To może pójść tylko w tkankę tłuszczową. I teraz, jeżeli to są właśnie cheaty w stylu jeszcze mocno przetworzone jedzenie, dużo cukru, jakaś fruktoza, o fruktozie też mówiłem fajnie w nagraniu, no to nawet nie ma Ci się gdzie zmagazynować. Jeżeli czystą, znaczy czystą, nie czystą, ale gdzieś tam w słodyczach dostarczasz dość dużo tej fruktozy. Więc to pójdzie, to ma tylko jedno miejsce, tłuszcz, tak? Więc według mnie no, powinno być mało takich dużych odstępstw w diecie. Ewentualnie można troszkę obniżyć jakąś kaloryczność i wieczorem coś zjeść, żeby to się w miarę zgadzało. Ale nie tak, że jesteśmy na masie i teraz jeszcze dodatkowo jemy ogromnego kebaba przed snem, no bo robimy masę. I teraz co się może okazać, że w przypadku tych ektomorfików, którzy po prostu nie umią nabrać w ogóle kilograma, to u nich takie te cheaty mogą być wręcz skazane. To nie są wtedy cheaty, to jest po prostu jeszcze nadmiar kalorii, bo oni jakby z tego jedzenia normalnego nie potrafią dostarczyć takiej liczby kalorii. Więc w przypadku takich osób to może być ok. W przypadku tych osób, takie o moim typie budowy, które łatwo nabierają tłuszczu, to już ciężko. I to też jest fajna jakby wskazówka dla osób redukujących się. Jeżeli się redukujesz, to właśnie te cheat meale, te posiłki oszukane mogą Ci pomóc, tak? W redukcji wręcz. I Ci tak nie szkodzą, bo jesteś na ujemnym bilansie kalorycznym. Na masie mogą Ci dużo bardziej zaszkodzić. Więc ja bym uważał po prostu i nie za często je robił. I to jest jeden z najczęstszych błędów właśnie, że ludzie sobie myślą, o, robię masę, to więcej znaczy lepiej. I tam jedzą dobrze i jeszcze dorzucają coś dodatkowo. No i robią taką masę bardziej, dużo, dużo więcej tego tłuszczu wtedy przychodzi. Więc uważaj na to. Jak często robić pomiary na masie? Czasem zdarza się, że robicie codziennie, to w ogóle odpada. Co 3 dni też trochę bez sensu. Co tydzień można by robić, no ale nie ma się co spodziewać, że jakiś tam progres będzie. Bardziej by można te co tydzień robić, żeby sprawdzić, czy nie dowaliliśmy nie wiadomo ile kalorii i nagle ta waga mocno nie szybuje do góry. Więc ja bym robił po prostu co 2 tygodnie pomiary i wtedy sobie obserwował, co się dzieje z sylwetką. Do tego robił też zdjęcie, tak? Czyli
obwody oczywiście, plus zdjęcie i patrzył, nawet porównywał. Tylko zdjęcie wtedy raz w miesiącu, żeby w jakiś sposób tam sobie porównywać. Co zrobić, jak nie mogę przejeść takich ilości jedzenia? Więc najpierw trzeba powiedzieć, że te, jakby ja jestem zwolennikiem jedzenia, czyli mamy dostarczać kalorie w postaci stałych posiłków, tak, mięsa, ryżu, ziemniaków, no nieważne co to jest, ważne, żeby to były normalne posiłki, ale no właśnie w takim przypadku, jak tego nie umiesz przejeść, to możesz po pierwsze miksować pewne produkty. Jeden znany kulturysta, sobie powiem, że nawet miksował chyba kurczaka z czymś tam i pił czy jadł. I no i dawał radę, tak? Dostarczył odpowiednie składniki odżywcze. No ja raczej chociaż możesz tak robić, jeżeli chcesz. Fajne rozwiązania są właśnie jakieś szejki. Odżywka białkowa, węglowodany jakieś, tak? Czy z ryżem nawet zmiksowana, to też wchodzi. Czy z jakimś tam ewentualnie bananem, tylko tu na te owoce też trzeba uważać, żeby nie było ich tam za dużo. Ogólnie jakiekolwiek szejki, czyli forma płynna, żeby te rzeczy nie zalegały Ci na żołądku, żeby szybciej się trawiły, żeby nie było tam dużo błonnika. Czyli w takim przypadku, jak powiedzmy zalecamy gdzieś tam, że było bardzo dużo warzyw w posiłku, no to jak robisz masę i ona Ci ciężko idzie, to na przykład możesz trochę zmniejszyć tą liczbę warzyw, no bo te warzywa Cię zapychają przykładowo i ten błonnik. Płynne formy po prostu różne, to chyba będzie najlepsze dla takich osób, które naprawdę nie umieją przejeść tego jedzenia. Ale zawsze będzie lepsze jedzenie po prostu, zwyczajne. I tu jeszcze pytanie a propos gainerów, czy polecam, czy nie polecam. Raczej nie. Z tego co widzę na rynku, większość gainerów jest słabej jakości odżywką, czyli te rzeczy są bardzo tanie. Białko jakby jakieś tam powiedzmy jakości jest, ale węglowodany, które są tam dorzucane bardzo często, to jest jakiś cukier prosty. Czyli jeżeli to jest tani gainer, czyli kupujesz sobie taką puchę ogromną, tam 10 kilo, czy one są takie ogromne i to jest bardzo tanie, to no nie spodziewajmy się, że tam będzie jakiś dobrej jakości surowiec, że to będzie jakaś dobra odżywka. Więc jeżeli już brać jakiegoś gainera, to popatrzeć dokładnie na skład, żeby był, na pewno to będzie droższy niż konkurencja i żeby był dobry skład, ale lepiej nawet sobie samemu szejki można robić bez problemu, tak? Czyli nawet sama odżywka białkowa z czymś tam właśnie dorzucać, to też nie jest żadnym problemem. Więc gainer raczej nie, chyba że jakieś lepsze jakości, to wtedy sobie to powiedzmy, żeby mógł być. Więc to było na tyle, dzięki za obejrzenie tego nagrania, jeżeli dotarłeś do tego momentu, to super i czas na robienie Twojej masy, więc idź coś zjeść, buduj się, bądź większy. No i nie zapomnij o lajku, o komentarzu i jakimś fajnym znaku, że Ci się podobało nagranie. Na razie.